Dzień dobry Państwu. Jesteście w miejscowości Włościbórz Chybkę w lesie. Widzimy tutaj na tym dębie znak. Jest tutaj szlak turystyczny prowadzący z Kołobrzegu do Poznania, szlak solny. Warto kiedyś wybrać się, czy to rowerem, czy pieszo, a można dojechać również samochodem do tego miejsca, ponieważ jest tutaj bardzo malownicze miejsce. Przede wszystkim jesteśmy na terenie morenowym. Mamy tutaj ogromne wąwozy i wspaniały drzewostan, urozmaicony. Dęby, buki, sosny. Mnóstwo ptactwa, które śpiewa tutaj i warto to tutaj zobaczyć. Ja na samym końcu pokażę Państwu, jak można tutaj dojechać czy dojść od strony Bart. Natomiast teraz, pokazując tą dróżkę, zapraszam do dalszego spaceru na tak zwany kurhan, na którym pokażę pomnikowe sosny. Zapraszam. Jesteśmy teraz na kurhanie, z którego widać jedną sosnę. Ta ma 3,60 w obwodzie, a więc potężna. Z tym, że widzimy, że już jeden z konarów został obłamany przez wiatr. Natomiast ta cała sosna też pięknie tutaj potężnie wygląda. Oprócz niej mamy tutaj jeszcze dwie zabytkowe, które są uznane za pomniki przyrody, które też za chwilę Państwu pokażę. I kolejna sosna 2,60 w obwodzie. Nie jest zbyt wysoka, ale bardzo rozłożysta. Ma piękne konary i bardzo zdrowa. Więc jest to drugi okaz i za chwilę pokażę jeszcze trzeci. I kolejne 2,90 w obwodzie. Proszę popatrzeć, też ogromne, rozłożyste. Kiedyś było wykorzystywane jako ambona. Na górę jeszcze są pozostałości, ktoś nabijał szczebelków. Natomiast tutaj można zobaczyć miejsce, w którym pobierano kiedyś żywice. Ukośne rowki, które spływała, żywica spływała do głównego tutaj korytka, a tutaj było naczynie, do którego spływała żywica, która później była przerabiana na różne środki chemiczne. Także jest to malowniczy zakątek. W której wielkości, wysokości tego kurhanu możemy również spojrzeć na daleko na pagórki, te pola i wokół są również lasy. Bardzo malowniczy widok. I za chwilę pokażę Państwu, jak można wjechać z drogi głównej tutaj właśnie w kierunku tego miejsca. Jesteśmy w tej chwili na drodze prowadzącej z Dygowa do Pobłocia, po drodze w lewo aleją dębową 109 dębów do Włościboża. A my jesteśmy właśnie na wylocie w miejscowości Chybkę. Na zawsze był jeszcze napis Chybkę na żądanie. Tutaj można wysiąść z autobusu i przejść sobie tym czerwonym szlakiem solnym i dojść do kurhanu, który Państwu pokazywaliśmy. Natomiast gdybyśmy przeszli 150 metrów dalej, płynie rzeka Parsenta i jest most na miejscowości Bardy. Jest również przystań, gdzie można dopłynąć kajakiem. Także kończąc dzisiaj, żegnając się z Państwem, zapraszam w to urocze miejsce, żeby teraz, kiedy jest wiosna, kiedy budzi się cała roślinność do życia, warto przyjechać tutaj i zapoznać się z tym pięknym zakątkiem. Do widzenia za tydzień.